na co zwrócić uwagę, jak już dotkniecie, na to, żeby nie tyle z małej rurki, bo tamtędy wam woda leci, ale z tej dużej, ze środka się wyzbyć wszystkich tych zadziorów. Bo na tych zadziorach będzie wam się zaczepiał papier. No przede wszystkim papier, tak? Bo chyba nikt nie wyrzuca czego innego do kibelka. I o to chodzi, żeby on się tu nie wieszał. Żeby tu było gładko. I z tak dociętymi rurkami możemy się udać i przystąpić do montażu WC. Gdzie wkładamy rurki? Nie ma znaczenia. Daliście sobie tylko pół centymetra luzu, więc jeżeli włożycie je nawet tu do końca, i tak wam sięgną, bo zobaczcie ile one tu wchodzą. Spokojnie te pół centa i tak macie włożoną rurkę. Druga sprawa, jeżeli dacie za dużo luzu i włożycie tam, kiedyś taki błąd popełniłem, woda będzie leciała, bo ta uszczelka, widzicie, jest cofnięta o tyle. Są kibelki, które tą uszczelkę mają bliżej tego brzegu, bo tu macie od brzegu od cholery miejsca, tak? I to, co wy włożycie tam do środka, jakbyście ucięli powiedzmy centymetr za długo, centymetr za krótko, no to ta warga, żeby uszczelniła dobrze, ona musi wejść 2 cm za granicę wsadu od kibla. Więc o tyle to jest złe. Są takie, które są praktycznie na równo i to jest dobre, bo ona głębiej wchodzi i ona nam zachodzi za tam głęboko. A ta to praktycznie tu na rancie łapie, dlatego się boję tego babola tutaj, żeby będzie ciekło. Druga sprawa, sprawdzić sobie też tu, czy nie macie za dużych bab. Raz miałem tak, że po środku był, na dole, po środku była taka pręga tego odlewu. No i co z tego, że macie uszczelkę wargową, jak ta pręga te wszystkie uszczelki podniosła i tędy mi się sączyła woda. 3 czy 4 razy zdejmowałem kibel, zanim dostrzegłem to, że to jest tutaj wada w odlewie kibla. Czyli zanim zamontujecie, pomacać te odlewy, tu gdzie przylegają uszczelki i tu wewnątrz, żeby nie robić tego 12 razy. Bo zdejmować go i zakładać z tymi systemem mocowania jest tak kurczę wygodne, że szkoda gadać. Dobra, jeszcze babę zeszliśmy. Szlifujecie tak, żeby znowu też dołu nie wyszlifować, bo jak nie daj Bóg zrobicie za głęboką rysę, no to też wam może woda ciec. Także wszystko z umiarem. Wszystko z umiarem i z głową. I wiecie, dlaczego dałem złotkiem w tą stronę? Po to, że jak się będzie siedziało na kibelku, żeby wam ciepło z muszli nie uciekało w zabudowę. Tylko żeby cały czas muszla się nagrzewała od was. No, to po to. I dałem dupy znowu, jak zwykle. Ja mam tu przedłużkę pół cala, a wężyki są na 3/8. Ojku, ale wtopa. Muszę redukcję. Mógłbym to założyć i później pod kibelkiem bym sięgnął i bym tu redukcję nakręcił. A może tak zrobię. Redukcję nakręcę z pół cala na 3/8 przejdę. Albo przedłużkę wymienić, ale nie, no bo tutaj na uszczelce bym zrobił redukcję. To może tak zrobię, że założę go i później się zredukuję. Przemyślę sprawę. Co będzie lepsze? Jednak ciężko będzie tam tak rękę wygiąć, żeby redukcję nakręcić. Nie będę poganiał. Powiedzcie mi, czy ktoś z was wie, dlaczego nie zawsze dają 4 śrubki do montażu? Jak tu macie tylko 2. Ktoś wie? Ktoś mi to wytłumaczy? Czemu to tak? Te otwierane klapki to się na gwint nadają. Odstaje, to w ogóle nie dochodzi. Wynalazki, żeby se kostki wrzucać. Kurka wodna. Ja zawsze widziałem otwory na 2 przykręcane. Nigdy jeszcze na 4 się nie spotkałem, żebym miał tą szafkę przykręcaną, więc nie wiem, po co tutaj te 2 śrubki dają jeszcze.
i zobaczmy. Te teraz, które są na te podciśnienie robione, to jest bajka. Kurwa, odwrotnie żeś zamontował. Idioto. Odwrotnie wziął, zamontował. Ludzie. Gadam i nie patrzę, co robię. O. W tą stronę. A co mówiłem o tych podciśnieniowych? Te napatyczki, które są przykręcane. Nie zdarzyło wam się nigdy, że zakładaliście przycisk, jak jeszcze nie było kibelka, i wcisnęliście i woda wyleciała? Wtedy to się panika zaczyna dziać. Ja tak miałem. Dwa razy się tak załatwiłem. Zawsze się staram napuścić najpierw wody do zbiornika, zanim go zabuduję, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś wad po prostu. Czy nie cieknie gdzieś z niego, no bo jakby się okazało po fakcie, że cieknie, no to zabudowa do prucia. No i kiedyś tak właśnie zakładałem, jak teraz, że montowałem i było na te patyczki i zamknąłem klapkę, a było za ciasno. I cała woda na nogi. Dopiero się dzieje. No to mnie wkurza w tych przyciskach, że one tak odstają. Te na stałe zakładane elegancko dolegają, a te właśnie z tym luksusem tych kostek wkładania strasznie odstają. No ale co ja na to poradzę? To tak jest, to nie moja wina. Także ja na to nic nie poradzę. Kurde, z tymi wynalazkami to zawsze jest jakiś problem. Dupę jeża, a to kurna cieknie tu na górze, na tym pieprze są ich gwarancje. Co teraz głosić kibel, że na gwincie cieknie? Byłoby przywieź, oddaj. Może uznamy, zastanowimy się. Zawsze coś na każdym remoncie. Nic nie może iść tak, żeby nie było problemów. Zawsze jest coś. O, jeszcze jak to było dokręcone, zobaczcie. Na chama do uszczelki. Zobaczcie, co się z uszczelką stało. To może i tędy ciekło. No normalnie tą uszczelkę to praktycznie ścięło. No ale tędy też przecież, to jest bez uszczelnienia żadnego nakręcone. Dobra, ogarniam to jakoś. Dobra, trzeba to sprawdzić na sucho, ale już przestałem to dokręcać, bo mi się zaczęła ta śruba już ruszać w środku i zaraz to zacznie wszędzie ciec. Dobra, nie widzę, żeby się jakaś kropla zbierała. Zakładam tak, jak jest. I tak to jest z tymi wynalazkami, że trzeba kurwa fabrykę poprawiać. I weź, człowieku, wyceń remont przed zrobieniem remontu. Jak ty musisz później 3-4 razy kibel zdejmować, bo coś jest nie taki, to nie z winy twoje, tylko że to gówno badziew jest. Jakbym dalej dokręcał, a to już się zaczęło, ten gwint się zaczął ruszać tu w środku, podejrzewam, żeby się tam obruszało i by zaczęło uciec bokami. I finał by był taki, że kibel by poszedł do reklamacji, a że sam zacząłem dłubać, to zaraz by się pewnie odwinęli dupą i powiedzieli, że już było dotykane i spierdzielać. Tak ładnie docięta była gąbeczka, że prawie bez silikonu by ładnie wyglądała. Nie wszyscy sobie zawsze tu silikon życzą. Dobra, ostry nożyk się przyciosa jeszcze raz. Teraz możecie zobaczyć to, o czym mówiłem, że nie chcę tam tej grubej gąbki dawać. Tylko wolę cienką.
tu mi ładnie dociąga. O, kokiben jest krzywo, on jest krzywo odlany. Jest zarąbiście krzywo odlany. I patrzcie, ja się na nim teraz wieszam i on tego ugięcia prawie nie ma. A jakbyście założyli tamtą grubą gąbkę, no to na tym dole, zanim ona się odgniecie, tutaj by wam silikon pękł. Dlatego też często klientom mówię, że tu silikon mogę położyć, ale ja wiem, że on z czasem odpęknie, bo ta gąbka się na dole poddaje. Dlatego niektórym ludziom mówię, że lepiej gąbkę jest położyć po miesiącu, półtora użytkowania kibelka. Przyjechać, dociągnąć go jeszcze raz na śrubach, ta gąbka już na dole jest odgniecona, dociągamy go, dopiero kładziemy silikon. No dobra. Zobaczmy, czy teraz mi nie leci gdzieś na kanalizacji. Bo to kurde. Jedno przestanie ciec, to drugie zacznie. No coś tu, jakaś kropla kapie. Nie no, przecież to jest... To są jakieś jaja. Skąd to teraz kapie? Ewidentnie się zbiera. Wy nie widzicie, ale ja widzę. Zbiera się kropla. Nie no, kurna. Podejrzewam, że puściłem wodę, to teraz z tej górnej uszczelki wali. Z tej, która odpowiada za dopuszczenie wody. I jeszcze raz trzeba teraz zdjąć. Jeszcze się uwalę pod niego. Tu z tej strony akurat się głowa mieści. Zaświecę z latarką i spuszczę wodę. Włożyć, żeby... Nie wejdzie. Filmował. No dobra, zdejmuję kolejny raz. Wali teraz tej górnej gumy. Wali z górnej gumy, bo wcześniej leciało, jak to otwierałem, to się krople zbierały, jak spuszczałem wodę, było sucho. A teraz jak spuszczam wodę, leci i leci z góry, więc tu z gumy. A jak zdjąć kibelek, żeby wam się na dole nie rozlało, no bo teraz go macie pełnego. Będziecie go ściągać, to się wam wychlupie. No bierzecie taki zwitek, torebek. No kibelek jest nieużywany, więc nie ma co tutaj szaleć, że to ręką robię. I mocno trzeba wcisnąć. To powoduje, że macie tyle wody, że jak go zdejmiecie, to wam tam z tyłu, no jakaś kropla poleci, ale to tyle co z uszczelki. Ale nie wyleci wam tak, że będzie kałuża pod kibelkiem. Potem nawet jakby był kibelek używany, no to go, jak potrzeba go zdjąć, no to trzeba go umyć, spuścić dwa razy wodę, macie czystą wodę i zrobić to. Czy w rękawiczce, czy jak już kto tam woli. To już nie ma znaczenia. Ach, Boże, Boże. Taka to. I później ślęczycie przy tym kiblu. Zamiast go założyć i zapomnieć, co by wam zajęło 20 minut, to robicie to w półtorej godziny, ale inwestor tego nie widzi, że tu się taka walka odbywa. Dobra, nie ma co pokazywać. Zdejmuję, nakładam gumę tu, żeby była pełna, a dopiero wkładam do galerii. No i skąd cieknie, to wam wrzucę przebitkę. Telefon mi się udało włożyć. I no dopierdziela z tej podkładki ewidentnie. Czyli jak spuszczam wodę, po prostu tu jest nieszczelne. Niby tu jest jakaś, to jest gumowe, to co ja dotykam, to białe. Niby to jest guma, ale widać, że ta guma nie uszczelnia. I dopieprza tu bokiem. A zobaczcie, jak to jest zrobione. Tu też jest dana jakaś uszczelka. Tu widać kawałeczek uszczelki od góry. Nie będę doświetlał. Ale zobaczcie, jak to jest odlane. Jak krzywo jest odlew zrobiony, jakie są buły i to w ogóle nie dochodzi. A żeby było ciekawiej, wyjąłem ten drugi kibelek. Zobaczcie, jak tu zrobili. A tu, patrzcie, opaprane silikonem z palucha. Firma, czy tam fabryka jakaś to daje, a to opaprane jest z palucha.
Chociaż takie są poprane, że tu widzę, że między podkładką a tym jest dziura. I podejrzewam, że też będzie ciek. Zamontuję go, ale to są wynalazki. To są jakieś pieprzone wynalazki, które ktoś zrobił tanim kosztem, a liczy sobie razy 2 czy 3, bo jest podmywanie dupska. Inna sprawa, już widzę, że też będzie pewnie problem. Tu ten nadlew. Tu powinna być jednorodna płaszczyzna, a tu już widzę, że jest nadlew, że wyciekała im ta politura, czy tam jak to się nazywa. Nie będę wnikał, bo wkurzony jestem. I zaraz pewnie będzie tędy ciekło, bo uszczelkanie do szczelni. I to już trzeba kamieniem tutaj wyszlifować. O ile ten tutaj tą płaszczyznę ma równą, bo widzicie, nie ma tego wylewu, czyli wam uszczelka ładnie dochodzi, to tam już jest ten wylew i już się zrobi kanał. I teraz muszę zapieprzać po kamień na wkrętarkę, jakiś miałem, czerwony chyba, i to trochę kamykiem zniwelować tu, bo będę znowu go 12 razy zakładał. Kurna, wynalazki pieprzone, a jak będzie tuciek, to już w ogóle się poddaję. Tamten zgłaszam, no niech oni sobie coś z nim robią, bo ja nie będę tam kombinował, bo nawet nie wiem, jak to się rozbiera. W ogóle nie wiem, czy to jest rozbierane, czy to nie jest zagniatane po prostu na ścisk w jakiś sposób. Nie wiem, jak sobie pakuję go do kartonu, mówię, że cieknie, od razu powiem, że tu rozkręcałem, bo ciekło, ja się z tym nie będę krył i niech sobie robią z tym, co chcą. W dupie to mam. Szkoda zachodu na to, kurwa. Ileż można czasu tracić. Tu znowu jak jest odlew. Muszę ręką przejechałem, zobacz, jaka bruzda jest. Normalnie jest wcięcie. Oj, będą problemy z tymi kiblami. Chyba jeszcze taki trzeci mam. O ile pamiętam, bo jeden był tylko inny, więc do 3 razy sztuka. To może ten, zobaczę, co się będzie działo, jak go przeszlifuję. Jak będzie ciek, to idę po trzeci. Może z tych 3 jeden będzie dobry.